Siemaneczko, zobaczcie. Plastikowa skrzynka. Do góry nogami wzięta. Tu mamy zatrzask, w środku coś nam brzęczy. Zobaczymy, co tam kurwa tak brzęczy. Otwieramy sobie skrzyneczkę. No i co my tu mamy? Mamy otwornice. Oczywiście otwornice były jeden. Ten był przerabiany przeze mnie. Ja sobie to wybiję, nie wybiję. A, to coś było wiercone, widzicie? Jakiś kawałek płyty nam siedział, nie mogłem wyciągnąć. Tu natomiast mamy, zobaczcie, wiertło. Tu na śrubkę imbus, które były obrobione, te śrubki, no to ja do drugiego też dorobiłem wiertło. Zakładam otwornicę. Dokręcam tu śrubę. Tylko musicie tu zobaczyć, czy to prosto siedzi, nie? I śrubę dokręcam. Do czego to jest? Do wiercenia bardzo dużych otworów w drzewie. Ja ją sobie tu wrzucę. Tu mamy, zobaczcie, ile tych otwornic. Tu są, tam są dwie. Tam jest jedna na tym. Tu są dwie. Później tu mamy raz. Od dużych może policzymy. Raz, dwa. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No weźmiemy sobie tą dużą. Jak pokażę, jak ona wygląda. Zobaczcie, tutaj macie pełno syfu. Po prostu to jest zwykła piła do drzewa na kółku. Na takim jakby misce. No i tutaj sobie założymy te wiertło. To jest akurat chyba ze 120 mm otwornica. Pyk. Tak wygląda otwornica. Tu nam wiertło naprowadza, wierci. A później nam piła wycina otwór. Kiedyś miałem inną otwornicę, ale ukradli mi jedną otwornicę majstry wraz z wiertłem. No i cały komplet do śmietnika poszedł. Cześć, trzymajcie się, łapa w górę, zostawcie subskrypcję. Zostawcie łapkę, subskrypcję, powiedzcie znajomym o moim kanale. Mam nadzieję, że kanał mój się rozwinie, chociaż to chyba są nikłe nadzieje, ale mam nadzieję, że co z tego będzie. Cześć, trzymajcie się cieplutko, łapa w górę i zostaw suba. Hej!